Terraformacja Marsa, Ekspedycja Ares, czas na przykładową rozgrywkę, oczywiście w wariancie solo. Ten wariant solo jest też opisany w takiej króciutkiej broszurce w skrócie zasad. Ja postaram się zagrać na takim średnim poziomie, zaraz Wam powiem, czego on dotyczy, natomiast jaka jest najważniejsza różnica? Otóż mam swoje karty, ale mam też karty mojego przeciwnika. Gra będzie się składać dokładnie z 25 rund, czyli 25 faz. I teraz, kiedy mój przeciwnik przejdzie przez wszystkie swoje karty, przez każdą fazę po kolei, skończy się jakby pierwszy etap i takich etapów będzie 5, czyli 5 razy 5 będzie 25 faz. On odkryje każdą kartę 5 razy, natomiast ja będę odkrywać oczywiście moje karty w zależności od tego, co ja będę tutaj chciał osiągnąć. I teraz, ja tutaj zamiast powinienem użyć wskaźnika neutralnego gracza, natomiast używam sobie kostki, żeby zaznaczać rundy. I teraz, gdybym grał na poziomie eksperckim, to nic się nie dzieje, po prostu przekręcam rundy. Gdybym grał na poziomie takiego nowicjusza, to po każdym przekręceniu na kostki na kolejną rundę podniósłbym jeden z tych wskaźników o dwa poziomy. Natomiast na poziomie takim średnim, na którym ja zagram, to po przekręceniu kostki na kolejny cykl, niech będzie, przesunę jeden z tych wskaźników o jeden poziom do góry. Tak? Natomiast poziom ekspercki, wiadomo, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. I tyle. Dobra, jego karty tasuję. Natomiast jeszcze jedna oczywiście rzecz. Zagram z korporacją ZetaCell, jakoś tak to się chyba wymawia, nie wiem, albo po polsku można też mówić, jak kto woli. Uwaga, jest to korporacja z dodatku, specjalnie wziąłem taką, także są takie dodatkowe karty. Jeżeli ich nie kupiliście, no to macie tutaj małą niespodziankę ode mnie. I teraz setup. Na początku gry dobierz 5 kart, następnie odrzuć 4 karty. Ja już to zrobiłem, czyli startuję z 9 kartami, ponieważ 8 normalnie, plus 5, 13, minus 4 daje nam 9, no i 43 mega kredytu i to w zasadzie tyle. Natomiast moja zdolność specjalna jest taka, że przy każdym położeniu, czy przy każdym odkryciu kafelku oceanu dostaję 2 mega kredyty i 2 jednostki roślinności. To może mi się przydać. Ok, więc sobie tę korporację zostawię może w sumie gdzieś tu. Mam nadzieję, że będę ją widzieć, żeby pamiętać o tym. Natomiast tutaj będziemy układać sobie karty projektów, które pozyskamy. Ok, moja ręka startowa. O, proszę ładnie. 3 poziomy, 1 za każdy symbol. A my jaki tu mamy symbol? Symbol ziemi. No, dobrze, 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 dobrze. Właśnie, trzeba pamiętać o tym. Roślinność i tak dalej. Dobra, ok. Przeciwnika talię tasujemy i wybieramy, co byśmy chcieli zrobić. No oczywiście, zazwyczaj na samym początku będziemy chcieli pójść w rozwój albo w budowę, ponieważ, no oczywiście nie wiem, jaką kartę wybierze mój przeciwnik. Aha, jak widzicie, tutaj nie mam tych kafelków, dlatego że będziemy mieć maksymalnie i tak tylko dwie akcje, będziemy my, to znaczy ja będę mieć, więc nie ma sensu tych kafelków tutaj obracać, one by nam też zajmowały trochę więcej miejsca. Więc teraz tak, ja bym poszedł jednak w to. Znaczy, chciałbym zagrać tę kartę, więc o 3 jednostki sobie podnieść produkcję ciepła, więc ja wybieram rozwój. Pamiętacie, że akcja będzie oczywiście, mój przeciwnik tej akcji nie wykorzystuje, natomiast dzięki temu, że ja wybrałem rozwój, dostaję bonus, czyli zapłacę o 3 mega kredyty mniej, mówiłem 10, bo zapłacę 10 za kartę, ale co on odkryje? On odkryje akcję, dobra, ok, fajnie. Więc teraz tak, ja zagrywam sobie moją kartę, 13 minus 3. Ups, płacę dychę. O, poleciało daleko. Podnoszę sobie o 3. Raz, dwa, trzy. No i w zasadzie tyle, tak? Ponieważ akcja czy faza rozwoju no, pozwala mi zbudować tylko jedną kartę. Co innego, gdybym wziął fazę budowy, bo tutaj jako bonus mogę zagrać drugą kartę, ale tego nie wziąłem. No i akcję. Mogę wykonać jakiekolwiek, ponieważ nie mam kart. Zapewne wiecie już z omówienia moich zasad, żeby odpalać akcję, to muszę mieć karty z kolorem tła niebieskim tutaj, w tym miejscu. Natomiast mogę oczywiście odpalać te akcje, które mam tutaj. No i w sumie czemu nie, ponieważ mam trochę kasy jeszcze. To ja bym sobie właśnie, ja bym sobie odpalił jeden ocean. Czyli ocean kosztuje mnie 15, więc płacę tyle. Żeby nie zapomnieć, podnosimy poziom terraformacji, bierzemy jeden kafelek i sprawdzamy, co tu jest. Ok, jedna karta
jedna zielenina. Więc biorę sobie kartę, dołączam do ręki. Jest coś takiego. Fajne, fajne, ale wymagania są. No szkoda. Tak, więc jedna jednostka zieleni za odsłonięcie oceanu. I teraz, ze względu na moją właściwość specjalną, dostaję dwa kasy i dwie zieleniny. Czyli w gruncie rzeczy ocean kosztował mnie 13. Dobra, więc pytanie, czy ja chcę zrobić coś jeszcze? Ponieważ tych akcji mogę wykonywać, ile mi się tylko podoba. No zieleniny mam na razie dwie, to trochę mało. O 14 mogę podnieść temperaturę. Muszę pamiętać, że tutaj no ten wskaźnik mówi mi też, ile będę zarabiać w fazie produkcji, więc 15 w sumie może sobie chwilę poczekam, ponieważ mam, patrzę, czy mam coś ciekawego do zbudowania. No na przykład o konwój z Europy. Gdybym go zagrał w fazie budowy. Dobra, na razie się powstrzymajmy. Zobaczymy oczywiście, co zagra nasz przeciwnik. Natomiast na ten moment zostawmy to tak, jak jest. Ok, my zagraliśmy rozwój. No oczywiście wiemy, że ta karta do nas nie wraca. Dopiero kiedy zagramy następną, to na kolejną rundę wróci do nas karta rozwoju. Więc dobra, pytanie, co bym chciał tutaj zrobić? Produkcja na razie nie, bo wszystko jest na bardzo niskim poziomie. Najlepszą byłaby chyba budowa, bo z akcji na razie nie, bo nie są mi potrzebne. Najpierw coś wyprodukuję i potem dopiero pomyślę o akcjach. Dobra, to ja zagram budowę. Zobaczymy, co on mi tutaj, z czym wyskoczy. On wyskoczył z rozwojem. No dobra. Pytanie, czy będzie mnie stać na dwie karty. Rozwój. Właściwie, zobaczcie, porosty za piątkę mogę zagrać. Ja nie dostaję bonusu, ponieważ bonus jest tylko dla niego, ale spoko. Piątka. I podnoszę sobie o jeden poziom produkcji roślinności. No super, zawsze coś. No i oczywiście ja wykorzystuję moją budowę. No teraz muszę przekalkulować, co mi się tutaj opłaca. No w sumie tak, bo tu muszę spełnić warunki. Czyli musi być temperatura w strefie białej. No to jestem daleko od tego. Tutaj musi być poziom tlenu w strefie żółtej albo białej. No to też odpada. Mimo że karty są tanie, jeszcze punkty zwycięstwa za nie bym dostał. Ale ja bym sobie zagrał coś takiego. Konwój z Europy, to mnie kosztuje co prawda 14, jest to karta jednorazowa, bo to widać i po kolorze karty, i po tej strzałce, ale tu ma jeszcze dwa dodatkowe warunki, to zaraz sobie je rozpatrzymy. Więc tak, płacę na pewno za kartę. I teraz tak, akcja błyskawiczna, tak, czyli z tym symbolem błyskawicy notabene. Dobierz jedną kartę, no to biorę. I następnie odwróć jeden obszar oceanu, świetnie. Te karty sobie tutaj położę gdzieś z boku, więc odwracam obszar oceanu, od razu podnoszę poziom terraformacji, dostaję dwie monety i roślinność i uwaga, dostaję oczywiście za to, na razie jeszcze pamiętam, żeby te zasoby brać. No proszę bardzo, 6 jednostek roślinności, piękna sprawa. No i teraz, bonus za budowę jest taki, albo dobieram jeszcze jedną kartę, albo mogę zagrać jeszcze jedną kartę projektu czerwoną albo niebieską, tylko że no niestety te karty, które mam, one już są za drogie. No 30 konkret, ale to muszę uzbierać na to kasę, ale to na pewno pójdzie. Więc dobieram jeszcze jedną kartę. Ok, mamy koniec rundy, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kart. Dobra, nie muszę nic odrzucać, gdybym miał więcej niż 10. No i teraz biorę rozwój, budowa zostaje. Sobie to położę w ten sposób, żebym wiedział, że to już było zagrane. No i teraz wybieram z tych czterech kart. Ja sobie teraz oczywiście zerkam, co on już tutaj zagrał. Zagrał jedynkę i trójkę. Czyli będzie grał tak, dwójkę, czwórkę albo piątkę. Ja bym sobie zagrał produkcję. No może produkcję. Nie wiem, czy już produkcję, no ale bo mam tylko 5 jednostek. No mogę zawsze jakieś karty odrzucić ewentualnie. Bo za każdą kartę dostanę 3. No, tych mikrobów, czy tutaj czegoś zbierać raczej bym nie chciał, ale to jest tak, jedna karta. No tutaj na przykład dwie bym odrzucił, bo te mi nie są potrzebne. To bym miał ile? 11. Przy rozwoju miałbym zniżkę 3. Miał 14, to i tak za mało. Kurwa, tu muszę mieć oceany. Dobra, ale mogłem zagrać to. W sumie? Dobra. Dajmy rozwój. On zagrywa co? Produkcję. Super. Dobra, więc teraz tak. Dwie karty wymieniam na 6 kasy. Ponieważ tyle bym zapłacił za tę kartę, ale mam zniżkę 3, więc dostaję jeszcze 3 za odrzuconą kartę. Takie coś to mi pasuje. I teraz dostaję jeden. Podnoszę swój wskaźnik o przychodu megakredytów o jeden poziom za każdy symbol ziemi. Mam jeden i drugi mam na karcie korporacji.
Zaraz jak te symbole będą dochodzić, to będę musiał też pamiętać, żeby to podnosić, bo to tak naprawdę w odróżnieniu od tej dużej terraformacji, normalnie byśmy dostali jeden wskaźnik za symbol w momencie zagrania tej karty. Natomiast tutaj jest coś takiego, że to nam produkuje. Widzicie, w fazie produkcji karta produkuje 1 mega kredyt za każdy symbol, który posiadam. Czyli tak naprawdę im więcej będę tych symboli zagrywał, tym będę musiał je tutaj również zwiększać mój poziom przychodu, co jest ważne. I właśnie to jest ta różnica między dużą terraformacją a tą małą, że czasami w tej symbolice można się zgubić. Ale okej, mamy rozwój. Zapłaciłem, wszystko jest ok. No to teraz jedziemy z produkcją. Więc tak, ok, co my tu produkujemy? 2, 5, 6, 7, czyli produkujemy 9. Tutaj nie dostajemy żadnych nowych kart. Tu dostajemy 3 jednostki ciepła. A, coś uciekło. I jedna jednostka roślinności. Na razie jeszcze za mało, żeby je wymienić na jeden las, ale już jesteśmy blisko. Dobra. No więc cóż, zabieramy budowę. I teraz wiemy, że tak, 1, 3, 4, czyli będzie 2 albo 5. No my moglibyśmy wziąć budowę, ale pytanie, czy ja bym nie chciał jakiejś akcji. Zrobimy akcję, pokażę Wam dlaczego. Ok. Więc teraz tak, on odkrywa kartę, którą jest budowa. Czy ja chcę coś zbudować tutaj mądrego? Na razie chyba nie. To jest jeszcze za drogie. A tutaj muszę spełnić warunki, ewentualnie kart niebieskich. Za 13. Szczerze mówiąc, nie o tym myślałem. Budowy. To najwyżej ja sobie zagram potem budowę albo produkcję. Dobra. Czyli ja nic nie buduję, ponieważ nie mam ochoty na to. Więc tę fazę pomijamy, przechodzimy do fazy akcji. Każdy z graczy może jednokrotnie użyć karty akcji. Ja tych akcji nie mam, ale mogę użyć innych akcji. I tak właśnie zrobię. Więc teraz tak. 10. 15. Cyk. Odsłaniamy jeden ocean. O, proszę, dwie roślinności. No i nie zapominajmy o tym, że za to dostaję też 2 i 2 z mojej karty korporacji. I teraz mogę wykonać kolejną akcję. 2, 4, 6, 8. 5, 6, 7 i 8. I podnoszę tren o 1% i jednocześnie dostaję jeden żeton lasu, który będzie moimi punktami zwycięstwa. Może sobie będę te punkty tutaj odkładać. Ok, i właśnie dlatego chciałem te akcje wykorzystać w ten sposób. Coś jeszcze mogę zrobić? Nie. Nie mam kasy. No nie mam, więc nie da rady. Aha. Jeszcze o jeden poziom powinienem podnieść, tak, bo trzy oceany i jeden poziom tlenu. Zawsze się o tym zapomina. Dobra. Ok, akcje, więc wiemy, co on zagra. Ma kartę żółtą, czyli badania, więc ja już nie muszę się tutaj spinać. Ja wezmę produkcję w takim razie, bo kasy nam potrzeba. Ok, 2 i 9, to już produkujemy 11. Tutaj nic, tu 3 jednostki ciepła, jedna jednostka zieleni, i 4 megakredyty za to, że ja byłem tym, który wybrał kartę produkcji. No to bierzemy piątaka i jedynka. Ok, badania. Karta badań mówi nam o tym, że no, ja nie biorę bonusu, czyli dwie dobieram karty i zostawiam sobie jedną. Dobra. Którą chcemy? 20, tu jest dobra. O, jeszcze za każdy symbol podniosę tę. Dobra, tą odrzucam. Chociaż tu są dwa symbole nauki. Tym uderzymy. Raz na porządnie. Dobrze, no więc skończyła nam się jakby pierwsza część. Pierwszy być może cykl. Karty przetasowujemy. I przechodzimy do drugiego. No i teraz ze względu na to, że gram właśnie na takim średnim poziomie, mogę jeden z tych wskaźników przesunąć o jeden w górę. Czy ja bym chciał tu tlen? Czy co? Z tych kartów w sumie nie wychodzi mi. Żółty i tak. No dobra, przesunę tlen. Ok, oczywiście ja za to nie dostaję... Nie podnoszę swojego wskaźnika terraformacji, bo to się odbywa jakby poza mną. No ale okej. Produkcję wykorzystałem, więc teraz zobaczmy, co my tu mamy. Czy mamy jakieś karty na takie konkretne uderzenie? 30 to ciągle za mało. Tutaj musimy mieć ile? 6 obszarów oceanów, żeby to zagrać. Może by w tym kierunku pójść. Tu z kolei, o właśnie.
Gdy używasz zdolności akcja dowolnej ze swoich kart, otrzymujesz jeden mega kredyt. No to tej na pewno nie, ale, ale takich kart nie posiadam. Mam same tutaj takie 20. Braknie mi jednego. W sumie nie chcę się tych kart pozbywać na razie. Chyba, że tej. No tak zrobimy. Dobra. Więc zagram sobie budowę. A co tam? Zobaczymy, co on tutaj zagra. On zagra rozwój. Nie, rozwijać ja się nie chcę, bo nawet nie mam opcji, ponieważ moją jedyną zieloną kartą jest ta. Ale chciałem zagrać coś innego. Oczywiście chciałem zagrać tę kartę. Ponieważ mam, czyli przechodzimy już do fazy budowy. Ponieważ brakuje mi kasy, to odrzucam tę kartę za 3. Każda karta jest warta 3. No i teraz mam już pieniążki. I teraz tak. Ups. Płacimy najpierw 20, żebyśmy się nie pomylili. 5, 2, 3. Skaczą. 5. Dobra. Symbol tutaj tytanu, ale symbol mamy też ziemi, czyli podnosimy od razu o jeden poziom naszą produkcję za każdy taki symbol. Oczywiście akcja natychmiastowa. I teraz tak. Podnieś swój współczynnik terraformacji o 1. I otrzymujesz 4 jednostki roślinności z miłą chęcią. I tak. Umieść na innej karcie 2 jednostki zwierząt, umieść na innej karcie 3 jednostki mikrobów. Nie mam, nie posiadam. Nie znam się, więc nie robię tego. No okej, dobra. Budowę skończyliśmy. Aha. Jeszcze jako bonus mogę dobrać kartę, bo na pewno nie zagram nic innego. Proszę nam coś takiego. Fajne, fajne, ale nie mam kasy znowu. No. Więc na pewno wiecie, jaką teraz akcję wykonam. Produkcja, a on wykona badania. Okej, 4 i 3 to jest 7 i 10, 17. Dobrze. No i badania, dwie karty. Zostawimy jedną. Już tych czerwonych mam sporo, ale te o, ten już będzie prawie. Dobra, to zatrzymamy sobie tę kartę. I tyle. Okej. Okay. Produkcja. No właśnie. Nie skończyłem chyba. Wydaje mi się, że powinienem 2, 4, 6, 8. Tak, nie dorzuciłem. Oczywiście tutaj. Dobra, nie wiemy, co on zagra, czyli zagra 2, 3 lub 4. Badanie, akcje. W sumie akcję bym zrobił. I zrobię. A on co zagra? Też zagrał akcję. No dobra. Okej. Czyli akcje. 3, 6, 8. Podnosimy poziom tlenu o 1 i 1 punkt za las. 4, 6, 8. Temperatura o 1 i o 1 wskaźnik w górę, czyli już jesteśmy na 12. I mogę wykonać dowolną akcję stąd. Nie ma, chyba że jeszcze zrobię. Pytanie, czy ja bym chciał. No właśnie, teraz temperaturę już mam w tym miejscu, więc mogę podnieść sobie te wskaźniki. Poziom tlenu znaczy się. Tu poziom tlenu mam jednorazowo zagrać. I tutaj temperatura musi być w białej tej. Oj, to chyba szybko nie zagram tego. Pytanie, czy teraz wziąć ocean? Tak. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Więc gramy tak. Ocean za 15. Tak, od razu podniosę sobie poziom. Dwie roślinki. No i oczywiście dwie kasy i dwie rośliny za moją korporację. Dobrze. No i to tyle z akcji. Wraca do mnie produkcja. Natomiast teraz ja sobie zagram rozwój. Co on zagra, nie wiem. On zagra budowę. No budowę i tak oleję, ale tak. Pozbywam się na pewno tej karty, ponieważ ona... Znacznik temperatury musi być w strefie białej, no, odwróć jeden obszar oceanu, a to późno, to ja do tego czasu to wszystko zrobię. Ta karta mi nie jest potrzebna, więc 3 wydaję, 3 zniżki i płacę 3. Po to, żeby zagrać co?
tę kartę. Jest tlen w czerwonej? Jest. Więc podnosimy o 1 i o 2 poziom produkcji ciepła. Ha! Tak to miało wyglądać. Budowa. Nic nie buduję, bo nic nie mam do zbudowania mądrego. Wszystko jest za drogie, chociaż nie. Poziom tlenu tu musi być w strefie żółtej, więc nie. Nie spełnia warunków. No i on na pewno zagra produkcję. Jest pytanie, czy ja też chcę produkcję, czy coś chcę zrobić przedtem. Przedtem chyba nic nie zrobię. Mam już trochę mało kart, więc albo pójdę w badania i sobie dopiero kartę. Pójdźmy, zobaczymy, no, żebyście też te akcje widzieli. Ok, on idzie w produkcję. No to ciach. Tu mamy 4 i 13, to jest 17. Ja oczywiście bonusu nie dostaję. Produkcja tutaj. Tu już mam 5. Ładnie. I tutaj mam jedną roślinkę. Natomiast ja mam badania, więc moja bonusowa akcja jest taka, że dobieram 3 dodatkowe karty i zostawiam jedną dodatkową, czyli 1, 2, 3, 4, 5. I zostawimy sobie 2. Roślinność. Może bym to podniósł w sumie. To wezmę tę. Tutaj dobór kart to może nie. Ciepło. O nie, tu jakieś te, dobra, czyli to odrzucimy. To muszę zdecydować z tych. Temperatury musi się znajdować białe. To też późno. Dobra, to weźmy te 2. W porządku. Więc znów, mamy skończoną drugą rundę. Badania tutaj zostają. Moje karty wracają, jego tasujemy. No i mogę jeden wskaźnik sobie podnieść o jeden poziom. A powiedzmy, idźmy w temperaturę. Dlaczego nie? Dobrze, trzecia runda. No w sumie nawet nie najgorzej mi chyba idzie. Więc popatrzmy, co tutaj mamy teraz do zagrania. Trochę kasy jest i pewnie byśmy poszli w te badania, żeby podnosić nam jeszcze tutaj poziomy. A on co zagra? On zagra akcję. Fajnie. Słuchaj, jakbym zagrał coś taniego, to może te badania bym... Ale co tu mamy? Potencjał budowlany tytanu, ale czy mam jakąś kartę, którą można zagrać tytanu? Tutaj mam to. Nie, jednak bym chyba poszedł w roślinność, o ile będzie mnie stać na to. 21. Wszystko. Wszystko wydam na to, no ale no, co zrobić? 10, 15, 16, 18. Oczywiście źle policzyłem. Nie chcę, nie. Sorry. Dlaczego mnie się wydawało inaczej? 4 tylko oceany. No dobra, zagrajmy to. W takim razie. Stocznia na weście, czyli zapłacę tylko 13 za to. I zwiększam sobie potencjał budowlany. O, tego. No i jednocześnie jeden punkt zwycięstwa będzie na koniec. Czemu nie? Czyli tu. Zobaczmy tak. Rozwój. Płacimy i akcje. 2, 4, tu jest 6. Za mało mam. Szkoda. Ok. Idziemy dalej. No pewnie przydałaby się jakaś produkcja. Raczej na pewno. Czy dobór nowych kart? Nie. Idźmy w produkcję. Zobaczymy, co on wie. Och, też niestety. Czyli 4, 8, 13, 21. Tak, 21. I teraz tak, tutaj dostajemy 5. Dostajemy 1. I to tyle. Dobra, produkcja nam się skończyła. Teraz tak. Budowa, czy rozwój, czy co bym chciał tutaj zainstalować teraz mądrego? 2, 4, 6. W akcję pójdziemy. Zdecydowanie. Ktoś tam za oknem jeździ. A on idzie w badania. Więc akcje tak. 10, 15 za ocean. 4 zostaje z powrotem. Ładnie. Oczywiście za ocean jeszcze 2 kasy. I 2 roślinności. Bardzo dobrze. Czy jeszcze jeden ocean? W sumie, bo tam mam akcję, kartę, która mi pozwala, którą mogę zagrać, kiedy jest 6 oceanów, ale 17 kosztuje. Kurczę. Jeszcze teraz jej chyba nie odpalę.
A to. Dobra, to się w sumie. 3, 2, 4, 6, 8, 9. Dobra, nie, nie kombinujmy na razie. Więc tak. Za poziom tlenu. Las podnosimy. OK. I oczywiście mój współczynnik idzie w górę. I to też podnosimy sobie o jeden poziom i jeden idzie w górę. Co tu jeszcze zaryzykować z tymi oceanami, czy nie? 10, 15, 19 mam. A może tlen podnieść? O, ale 20 kosztuje. Wtedy bym walnął sobie na przykład taką filtrującą poziom tlenu. Się znajdować, a to jest tylko za 2 punkty, to nie. Albo zbieramy kasę na jakieś takie 6 obszarów, otrzymujesz 2 jednostki roślinności jeszcze dodatkowo. Jeszcze produkcja. Dobra, przygotujmy sobie pod to. Nie ma na co czekać. A i tak dostałem w sumie zwrot kasy. Czyli 15 za ocean. Więc dostanę tak kartę. Może być. Dwa kasy, dwie tutaj. Za odsłonięcie oceanu. A, jeszcze jeden. Nie wiem, czy już sobie dodałem to, czy nie. Najwyżej 3, 4. Chyba tak. Chyba jest teraz ok. Tak, no i co? No i to chyba tyle. Dobra, następnie robimy co? Co on tu zagrał? Czyli on zagra jedynkę albo dwójkę? Czyli budowę albo niebudowę? 2, 4, 7 tylko jest kasy. Zre mało. No to co? Jedziemy w produkcję. Nie ma co się tutaj zastanawiać. On daje budowę. No budowę nie zrobię, bo nie mam co? Więc produkcja. 4, 8, 17, czyli 25. Tutaj 5, a idealnie. Tutaj jedna roślinność. I to w zasadzie tyle. No i oczywiście kolejną moją akcją będzie u niego, wiadomo, rozwój. Ja też chciałem dać rozwój, żeby było taniej. Więc mamy tak. 6 obszarów oceanu. Mamy. Płacimy za to 14. Bo mamy zniżkę. Czegoś jeszcze zniżkę mamy? Nie. Dostajemy punkt zwycięstwa. I teraz tak. Otrzymujesz jeszcze dwie jednostki roślinności. Bardzo fajnie. Poziom się zwiększa o 2 i o 3. Wow. No teraz to się można bawić. Teraz to się można bawić. No. To już mi się podoba. Ok. Będzie czwarta runda. Więc znowu podnosimy jeden ze wskaźników w górę. Pytanie, który? Co ja tutaj mam najwięcej? Produkuję najwięcej ciepła, czyli mogę podnosić temperaturę. Z roślinnością mam trochę gorzej, więc podniesiemy sobie poziom tlenu o 1. No, czyli jeszcze zostało nam 10 ród. Mieliśmy rozwój, więc teraz co damy? Akcje. Tak, damy akcję. Dlaczego? Zobaczcie. A co on zagra? On zagra badania, spoko. Kartę sobie dobierzemy. Więc teraz robimy tak. 15 za ocean. I dostajemy tak roślinkę i kasę. I za to z karty naszej korporacji dwie. Dwie. Podnosimy wskaźnik o 1. Tak. Czy coś jeszcze? Nie. Dobra. I teraz tak. Podnosimy temperaturę o 1. I tu. I 2, 4, 6, 8. 8, o 1, 1. I mamy tu gdzieś jeszcze jedyneczkę. Jest, czyli mamy 4 żetony lasu na koniec punktów. Super. No i w zasadzie tyle. Tyle, jeżeli chodzi o nasze akcje. Dobrze, wraca do nas rozwój. Pewnie coś będziemy musieli wyprodukować, albo może. Za wcześnie odkryłem. Nikt nie widział, nikt nie wie, co on wybiera.
Zresztą potasowałem, więc spoko. 2, 4, 6. Znowu. 6 kasy mam tylko. O, właśnie, znacznik tlenu jeszcze nie jest w tym, a mógłbym zagrać sobie to za 2 punkty, chociaż to mi się jakoś tak nie spieszy. Ale oj, najchętniej bym odpalił ten asteroid. Czy jak teraz wejdę w produkcję 24? Kurczę, wejdźmy w to. Dobra, nieważne co on zagra. No, też zagra produkcję. Czyli 4, 6, dobrze mamy. 2, 3, za te 6. Czyli jest 10 i 20, czyli dostajemy równo 30. Dostajemy piątkę tu. 4 jednostki tu. I to w zasadzie tyle. Ok, więc akcję zabieramy. No, i teraz ja walę budowę. Chyba, że on zagra budowę. Nie wiem, czy czeka się niego. Nie, dobra, gramy my. On zagra akcję. W końcu. W końcu zagramy coś konkretnego. 30. Oczywiście idzie wszystko na zużycie. I teraz tak, podnieść swój współczynnik terraformacji o 2. Yep. Dobra. Podnieś temperaturę o 2. Pyk. No i prawdopodobnie swój współczynnik chyba też muszę podnieść. Otrzymujesz 2 jednostki roślinności, jeżeli posiadasz przynajmniej 3 symbole. Otrzymujesz 4 dodatkowe. Ile mam symboli tych? Niestety mam 1. Dobra, czyli tylko dostaję 2. No ale już jest nie tak źle. Wow. I to było konkretne uderzenie. Fajnie. Więc mamy budowę za sobą. On jeszcze ma tak 4, 3, 4, czyli zagra na pewno 1 lub 2. Rozwój. Co my tu mamy? No, trzeba się w sumie spieszyć. Przyjęcie firmy, a pozwala mi dobierać jedną kartę więcej. Karty i tu jeszcze 2 jednostki roślinności, ale 24. No dobra, idziemy w produkcję. On daje budowę, ja nie buduję, ja produkuję. 10, 20, 33. Pięć, cztery i tyle. No i ostatnią rzecz, którą zrobimy sobie prawdopodobnie, no on co będzie miał? O, on ma 2, nie, 1 będzie miał. 1, dobra, okej. Okay. On ma rozwój. Więc teraz tak. 20, czy ja chcę wydać 24 na to? Dużo trochę, ale w sumie dwa poziomy roślinności. W sumie to może mi się przydać bardziej temperatura, ale już nie mam do podniesienia temperatury. Dobra, gramy tam kit. Ja nie dostaję zniżki, bo nie wybrałem tego, wiadomo. 24. O 2 jednostki roślinności. Pyk, pyk. Tak się możesz nabawić. I akcje moje. No to pierwsza akcja to jest oczywiście ocean. Dostajemy jedną kartę. W razie czego ją sprzedamy. I 2 kasy. 2 kasy i 2 roślinności. Więc podnosimy poziom sobie tutaj. No i oczywiście to wymieniamy na temperaturkę i 10. Cyk, ponieważ tu już mam ile? 4. Sobie wymienię to na 5. O, i poziom terraformacji też o 1. Gdzie wszystko widać? Widać. No, świetnie. To ostatnia runda przed nami. Możemy podnieść jeden wskaźnik. Zieleń. Może temperaturę sobie. Pomóżmy sobie z temperaturą. Dobra. I teraz. Jedyna różnica w stosunku do dotychczasowej gry jest w ostatniej rundzie, którą gramy, czyli ostatnie 5 kart. Teraz tak naprawdę te karty są odkryte i my sami możemy decydować, które z tych kart w imieniu naszego przeciwnika zagramy. Czyli ja mogę sobie też dopasować tutaj to, co ja robię, do tego, co on robi. Ostatnie rzeczy to tak naprawdę z mojej strony będzie najwięcej produkcji, więc ja zastanawiam się, co on by mógł tu zagrać. I tak musi zagrać wszystkie.
Więc niech zagra coś po mnie. Zagra badania. Ja sobie wezmę te karty. Już w sumie też jedną sobie zostawię na ręku. Ale dobra, najpierw produkcja. Czyli 10, 25, 35. 35. Tutaj mam piątkę. Aj, mało trochę. A tutaj, ups, szóstkę. Dobrze. Coś jeszcze? Nie, kart nie dobieram, kasa, wszystko jest już wzięte. Ok, teraz tak, ze względu na to, że jeszcze muszę parę rzeczy tutaj porobić. Czy ja mam jakieś karty, które pozwolą mi podnieść jakieś współczynniki? No nie, tu dostanę tylko punkty zwycięstwa. Więc w gruncie rzeczy w ostatniej rundzie te karty są troszeczkę, bym powiedział, bezużyteczne. Więc musimy się zastanowić, co byśmy chcieli tutaj zrobić. Na pewno, niestety właśnie to jest chyba ten ból, który mam przy tej grze, ilekroć gram solo, że w zasadzie ostatnia runda, kiedy już mamy wszystko naprodukowane, to jest akcje, produkcja, no bo rozwój, budowa, dobieranie nowych kart już też nie ma sensu. Więc tak, ja bym chciał zagrać teraz akcję i z jego strony zagram produkcję. To i tak musi wejść do gry, więc niech to wejdzie teraz. Ok, czyli z mojej strony akcje. Na pewno 3 i 5. Podnosimy poziom tlenu o 1 i bierzemy jeden żeton. I tu. Następnie. Oczywiście 15 za ocean. Ostatni już. A dostajemy kartę. Zawsze to coś. Podnieś współczynnik informacji o 2. O, ale minus 2 punkty. Nie, to nie chcę. Walcie się. Tu mam 7, tylko aha, ocean. Jeszcze dwie kasy. Dwie jednostki roślinności. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Mogę i chyba zrobię. Ocean już mam wszystkie z głowy, ale mam jeszcze do podniesienia poziom tlenu. Cyk. Roślinność. Już wszystko. Została mi dycha. Czy dychę mogę na coś wydać? Teoretycznie, jakbym zagrał dwie karty. Tego nie chcę. W sumie tego też nie chcę. Czyli dostaję dwie reszty. I o jeden idzie tlen. I o jeden idzie w górę tutaj. Dobra. No, prawie, może coś z tego się da ugrać. Ok, wraca do mnie. Jeszcze jest produkcja u niego, czyli co mamy? Ja nie biorę 4, czyli 6 plus 29 to jest 35. 35, 5 jednostek tego i 6 jednostek roślinek. Fajnie. Dobra, akcje wracają. Co u niego damy? Rozwój, budowę. Nie. Mógłbym dać teoretycznie budowę u niego. No i tak muszę coś dać, więc dobra, dajmy budowę. Ja sobie w sumie zagram tę kartę. Ona jest kartą natychmiastową, da mi dwa punkty na koniec. Może mi się to uda jakoś osiągnąć. I ja zagram, no i tak muszę zagrać chyba produkcję, bo nic innego mi nie szczerze mówiąc nie pozostaje. O, i na końcu u niego zagramy akcję, że ja będę mógł sobie akcję zrobić. Dobra. Czyli tak, produkcja 4 i 6 to jest 10 i 29 to jest 39. Czyli 41. 5 i 6. A czy koszt karty? O, chyba tej karty kosztu nie obniżyłem o tę wartość tutaj. No ale nieważne, dobra. To już jest po herbacie. Ok, więc ja teraz biorę kartę akcję. Produkcja u mnie zostaje. Tylko teraz jak to rozegrać? Nie, to ja muszę dwa razy akcję zagrać. Czyli na pewno zagram. Kurczę, u niego. Trochę źle rozegrałem to. Bo już nie wyprodukuję. Znaczy wyprodukuję, ale to i tak mi nic nie da. No dobra, gramy. Gra rozwój, my gramy akcję. My tutaj i tak nie mamy nic ciekawego. Powiem szczerze, więc ja sobie od razu te wszystkie karty odrzucę za dychę. No i teraz poszalejemy. Ok. No to jedziemy. Więc tak. 5,
10, 12, 14, 16. Czyli raz, dwa. 15 i 16, też dokładnie 16, czyli raz, dwa, czyli 2, 3, 4. I co jeszcze? No tutaj mam, no mogę wydać kasę na ten raz, trochę mało będzie. No tutaj tak w sumie nic mi nie da. Dobra. To najmniej na temperaturkę 40, powiedzmy 2. Raz, dwa, trzy. No i co możemy jeszcze tu wydać? 28. 30. O, 34 możemy jeszcze wydać. Tak nic innego nie zrobić. Czyli 20 na tlen i jeden punkcik. I 14 wydałem na tlen. O, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, dwa. No. I to w zasadzie byłoby tyle. No i niestety trochę źle to rozplanowałem. Ponieważ faza, mógłbym teraz zagrać fazę produkcji, ale ponieważ faza produkcji następuje po fazie akcji, gdyby to było jeszcze w odwrotną stronę, to coś bym może jeszcze tutaj skubnął. Chociaż nie, bo to by było 7, to by było 6 jednostek. A za kasę bym wszystkiego nie wykupił. Okej, czyli gra się kończy moją, może nie jakąś tam sromotną, ale jednak porażką. No. Nie pomogła mi nowa korporacja, nie pomogło mi moje zarządzanie zasobami. No, odkryłem wszystkie oceany, tu już byłem naprawdę o 3 poziomy, a tutaj o 4 przed końcem. No ale tak czy inaczej, widzicie jak wygląda rozgrywka, jak wygląda gra solo. Oczywiście mógłbym mieć, z ciekawości zobaczcie, zrobiłem sobie tutaj miejsce na karty niebieskie, a zaczęły wpadać karty czerwone, bo tych kart akcji po prostu nie trafiałem, albo nie były one takie, jakbym chciał. No, tu jakieś tam mikroby czy coś, no tu ewentualnie z kartami coś. O, cztery jednostki ciepło mógłbym wymieniać na zieleń. Ewentualnie jakieś takie szmery, bajery, ale tak naprawdę dużo ich nie było i nie pomagało mi to w jakby cyrkulacji tych moich zasobów, jeżeli chodzi o to, żeby próbować jakoś tam transferować z jednego miejsca na drugie. No ale też te poziomy produkcji nie za szybko podskoczyły mi tutaj, więc no tak, zresztą widzicie karty w tej kolejności układane, dopiero gdzieś tam zielenina mi skoczyła na koniec. No ale tak czy inaczej, no wiecie już jak się w to gra, zobaczyliście przy okazji sobie nową korporację. W sumie jeżeli chcecie, to pokażę wam jeszcze pozostałe. To karty kartami, karty jest 200, to wiecie, jak dołożymy 15 kolejnych, nic się nie zmieni. Natomiast tu jeszcze mamy takie korporacje. O, gdy zagrywamy zieloną kartę, płacimy za nią o minus 2, czyli przy fazie rozwoju płacimy minus 5 za ten super. Gdy zagrywasz zieloną kartę, dobierz jedną kartę, następnie odrzuć jedną kartę. O, czyli cyrkulacja kart, gdy zagrywasz kartę, a to takie. No i tutaj już zabawa z różnego rodzaju zbieraniem właśnie tutaj mikrobu, czy co nie, to zwierząt chyba akurat. I tutaj mamy jeszcze co? Za akcję odkryć trzy karty z wierzchu talii, weź na rękę jedną kartę z symbolem strzałki odkrytą w ten sposób, jeżeli jakaś jest, proszę bardzo. No, tak to wygląda. Okej, terraformację Marsa mamy z głowy. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za wszystkie komentarze dotyczące zasad samych, setupu i tych wszystkich innych rzeczy. A teraz dajcie mi znać, czy podobała wam się rozgrywka tą, którą widzieliście tutaj. Jak to w praktyce się wam podoba? No, uwzględniając oczywiście to, że mamy tutaj tego dummy playera, ale powiedzmy jest ok. Tak, na początku do tej gry nie miałem jakiegoś super przekonania, ale myślę, że z każdą kolejną rozgrywką wydaje mi się, że powiedzmy sobie szczerze tak, już nawet nie sam wynik końcowy, ale to kombinowanie, jak tutaj to wszystko dobrze porozkładać i dopasować do siebie, wydaje mi się, że jest ok. Także może i wam się to ostatecznie spodoba. Terraformacja Marsa, ekspedycja Ares. Tyle. Do zobaczenia.